Dzień dobry. Instagramową aferą minionego długiego weekendu był wpis Agnieszki Kaczorowskiej na Instagramie, który wywołał niezłą burzę i który był zatytułowany Moda na brzydotę. I jeśli nie wiecie, kim jest Agnieszka Kaczorowska, to jeśli oglądaliście kiedykolwiek Klan i pamiętacie Rysia i Grażynkę, to oni mieli córkę Bożenkę. No i właśnie Agnieszka Kaczorowska to jest ta Bożenka, czyli gdzieś tam w tabloidach się utarło właśnie, że to jest Bożenka z Klanu, no ale ona wyrosła na celebrytkę, influencerkę, jest też tancerką i kilka dni temu opublikowała na Instagramie wpis, w którym skrytykowała takie wystarczające podejście do siebie i swojego ciała i napisała, że jej zdaniem wiele osób robi dzisiaj z siebie zmęczone i zwyczajne, zamiast być wyjątkowymi i niepowtarzalnymi. I że generalnie wszyscy mają problemy, ale w życiu lepiej koncentrować się na pięknie i pozytywach. No i słuchajcie, rozpętała się burza i na Agnieszkę spadła lawina komentarzy, że ona jako taka osoba realnie mająca wpływ na tysiące dziewcząt i kobiet w Polsce ustawia się w takiej opozycji do bardzo mozolnie i z trudem zmienianych wzorców, w których żyjemy i w których byłyśmy wychowywane i które mówią, że nie każdy może założyć shorty w upalny dzień, że po prostu nasze ciało trzeba ciągle udoskonalać. No i dzieje się to w kraju, w którym nastolatki mają najgorszą samoocenę wśród wszystkich nastolatek w Unii Europejskiej. I dlatego dzisiaj będzie właśnie o ciele, o podejściu do ciała i ciało pozytywności. A rozmawiać będę o tym z moją gościnią, Karoliną Rogaską, która jest dziennikarką, ale też aktywistką. Prowadzi kilka audycji radiowych i może Karolina sama powiesz jeszcze, co robisz. To prawda, jak słyszę, że jestem aktywistką, to trochę jestem zdziwiona, bo jeszcze się tak nie czuję. I myślę, że trochę sobie trzeba zasłużyć jeszcze, że ja sobie nie zasłużyłam, ale to może jest też ta kultura umniejszania sobie tutaj się we mnie odzywa. Może tak. Tak myślę. No, prowadzę audycje radiowe, robię też program W szkole nie uczyli, który można na YouTubie oglądać, w którym no właśnie rozmawiam o tym wszystkim, co fajnie, żeby się znalazło w toku edukacji, się nie znajduje. O akceptacji własnego ciała też jak najbardziej rozmawiam. Piszę też teksty i prasowe i do takich mediów internetowych. Często w swoich tekstach poruszam temat równości. No właśnie, i widziałam, że już skomentowałaś też wpis Agnieszki i Agnieszka napisała, że to przeciwstawianie się instagramowemu pięknu wynika jej zdaniem ze skrajnego pojmowania tego, czym jest ciało pozytywność. To może właśnie zaczniemy od tego, czym jest ciało pozytywność i skąd się wzięła. Ja tutaj się posłużę definicją, którą opublikowałam na Instagramie takie konto queerowy feminizm i bardzo zresztą polecam to konto, bo tam jest mnóstwo takich edukacyjnych, fajnych treści. Posłużę się nią, bo ona jest bardzo dobrze napisana, też żeby nic nie pomylić. Ciało pozytywność, czyli akceptacja ciała i sprzeciwianie się marginalizacji osób przez pryzmat kondycji, wyglądu czy rozmiaru ciała, to zgranie się kilku ruchów utworzonych w latach 60. Fact Acceptance Movement był ruchem stworzonym przez queerowe czarne osoby, aby sprzeciwić się dyskryminacji w sferze publicznej. Ruch Fact Acceptance został stworzony jako ruch, żeby sprzeciwić się zawstydzeniu ze względu na grubość, czyli przeciwko fat-shamingowi oraz ciało pozytywności, który był bardziej komercyjnym ruchem opartym o wzmocnienie poczucia własnej wartości i to pojawiło się najpóźniej. I ten ostatni ruch jest najbardziej skupiony na zaburzeniach odżywiania i jakby no, cały ruch opowiada właśnie o tym, żeby że każde ciało zasługuje na szacunek, niezależnie od tego, jak wygląda, czyli każdy człowiek de facto. I to, co jest ważne, to myślę, żeby właśnie podkreślać, że on się bierze, że jest jakby ruchem, który został stworzony właśnie przez te grube osoby queerowe i osoby czarne jeszcze do tego, czyli jakby doświadczające wykluczenia na tak wielu poziomach, bo często jak się teraz rozmawia o ciało pozytywności, to mam wrażenie, że się te osoby też próbuje wykluczać. Jakby mówi się, że taki przekaz, że bycie grubym jest okej i że to ciało też zasługuje na szacunek i też osoba z takim ciałem może chodzić na plażę i korzystać, nie wiem, z jakichś innych przestrzeni publicznych.
jest określana jako takie promowanie otyłości, na które osoby aktywistki, które działają w ramach ciała pozytywności, się bardzo wkurzają. I warto przypomnieć, że to właśnie od nich ten ruch się wywodzi, żeby ich po prostu nie pomijać i nie iść właśnie w jakieś takie shamingowanie osób, które są grube, czy są czarne, czy jakkolwiek od tak zwanego kanonu przyjętego europocentrycznego bardzo odbiegają. No właśnie, bo mi się wydaje, że to pojęcie w ogóle ciało pozytywności zrobiło jakąś zawrotną karierę w ostatnich latach i ono bywa jakoś tak opacznie pojmowane. No, była historia z Anną Lewandowską, której też się strasznie dostało po tym, jak pokazała na Instagramie wideo, na którym tańczy w takim stroju przyczepionym, takim, tak, że ma wielki tyłek i wielki brzuch. I ona też tłumaczyła, że chciała dobrze i została źle zrozumiana. Ale w sumie, tak sobie pomyślałam teraz, że liczba komentarzy i wtedy pod Lewandowską i teraz pod Agnieszką Kaczorowską i takie po prostu postawienie jakiegoś muru, że jakby już to już nie te czasy, żeby tak mówić i tak pisać, to jest w sumie bardzo dobry znak, bo to znaczy, że jednak coś się zmienia. I myślę, że ważne jest to, co powiedziałaś, że ciało pozytywność nie jest promowaniem otyłości. Tak jak ostatnio się część osób oburzyła, jak na okładce jednego z magazynów była gruba, czarnoskóra kobieta, że to jest właśnie no właśnie, promowanie otyłości, a to nie o to chodzi. Mhm. Tak, ludzie się tak zaczepiają na to. Ja też nie będę w to jakoś głęboko wchodzić, bo też jakby nie jestem osobą grubą, więc nie reprezentuję jakby tej mniejszości właściwie, bo to też chyba można mówić o mniejszości, która jest w jakiś sposób dyskryminowana. Ale to właśnie chodzi o tą akceptację tych ciał, niezależnie od tego, jak one wyglądają. I że, no właśnie to, co powiedziałam wcześniej, że wszyscy zasługujemy na szacunek, że wszyscy mamy prawo wyjść na plażę, że jak mamy ochotę, to każdy z nas, niezależnie od tego, jak wygląda, może iść i sobie, nie wiem, jeść burgera, nikomu nic do tego. Bo tak też z rozmów z osobami grubymi, one często mierzą się z czymś takim, że nie wiem, ktoś im zagląda do koszyka i wylicza, że 10 batoników sobie wrzucił. Jakby nie mamy do tego prawa. Poza tym, no najważniejsze, jakby też bycie grubą osobą nie oznacza też, że jest się niezdrowym, bo to wyniki jakby badań krwi o tym mówią, a nie to, jak się wygląda, więc to też jest ważne. Jest też super, sobie pozwolę od razu polecić właśnie takie ciało pozytywności, podcast prowadzony przez Nataszek i Galantę Lale i on się nazywa Windardium Grubiosa i ona w ogóle jest cudowna nazwa. I one właśnie dużo o tym mówią i dużo wyjaśniają. Myślę, że warto tutaj słuchać osób grubych i nie skupiać się jakby na tym, no właśnie, że jakaś otyłość, że jakaś choroba, to w ogóle nie jest o tym. A czy ty jesteś ciało pozytywna w odniesieniu do własnego ciała? Tak, chociaż różnie bywa, bywają gorsze momenty, na pewno. Dużo gorszy miałam obraz, znaczy miałam moment, że miałam zły obraz swojego ciała, mimo że byłam szczuplejsza niż teraz jestem i jakby to totalnie się wpisywałam w te właśnie jakieś takie narzucone nam kulturowo normy. To mi się wydawało, że jeszcze powinnam poćwiczyć, że jeszcze powinnam schudnąć, że nie wiem, jeszcze coś tam. Teraz na przykład ostatnio mi trochę mam... Państwo tego nie zobaczą, bo Państwo słuchają podcastu, ale mogą sobie Państwo zgooglować coś takiego, co się nazywa rogowacenie okołomieszkowe, które wynika z jakiegoś tam przesuszenia skóry na ramionach. I już taka głupota, gdzie raczej nikt na to nie zwraca uwagi, jakby dopóki się nie przyjrzy, mi jakoś tam podkopała pewność siebie na pewien czas. Bo właśnie, bo mamy wciskane i to zrobiła też, moim zdaniem próbowała zrobić w tym swoim poście Agnieszka Kaczorowska, żeby dalej wciskać nas, kobiety, w to, że my musimy być jakieś, żeby sobie, nie wiem, zasłużyć nawet na obecność na Instagramie, że jakby jak odbiegamy od tego, od tych norm, czy to wyglądu, ale też zachowania,
to nie mamy prawa, żeby być tam obecne, i to jednak gdzieś tam siedzi w głowie, i właśnie jak się wydarzy coś takiego jak targowacenie okołomieszkowe, to to się zaczyna to mielenie w głowie, że ja już odbiegam od tego jakiegoś standardu, że coś jest nie tak, że może powinnam zakrywać te ramiona, że no, w te lata to chyba nie będę zasługiwała na to, żeby wchodzić w bluzkach na ramionczkach, gdzie to jest w ogóle ode mnie niezależne. I znów taka mała głupota, jakby zajęła mi no, kilka dobrych dni, żeby ją sobie przerobić w głowie, że jakby, żebym się od siebie odczepiła po prostu. Napisałaś w jednym z postów, że wiele osób uważa, że jeżeli ktoś ma ładną buzię, to nie może być poważną dziennikarką. Hmm. Tak, tak, tak. To się często zdarza. Ja też miałam tak przez lata. Znaczy szczególnie jak zaczynałam jakoś tą swoją przygodę dziennikarską pod koniec studiów, że wydawało mi się, żebym była brana poważnie, to ja nie wiem, muszę w golfie przychodzić na spotkania. I wiadomo, że jakby jakiś tam dress code na, nie wiem, spotkaniach jakiś zachowuję, ale miałam jakieś takie wyobrażenie, że już muszę cały czas tak funkcjonować, żebym ja była brana poważnie, że w życiu nie mogę na przykład czegoś różowego założyć, gdzie lubię kolor różowy, wiem, że to takie stereotypowe trochę, ale lubię po prostu. Bo jeżeli nie będę się ubierała i wyglądała tak jak trzeba, to wtedy właśnie nie będę brana na poważnie, no bo jestem blondynką, niebieskooką i jakby to się skrywa w taki obraz, no właśnie takiej stereotypowej, głupiutkiej dziewczynki, która tutaj przyszła i się wymyśliła, że będzie dziennikarką, a wcale się tego nie nadaje, tylko po prostu, no nie wiem, jakieś takie miała marzenie i tak mocno za nim idzie. I zdarzało mi się też słyszeć różne komentarze z tym związane, które mnie jakoś bardzo dotykały i mi przez lata siedziały w głowie, typu, pamiętam jeden redaktor, właśnie jak zaczynałam, jak w jednej z gazet pracowałam, powiedział mi takie zdanie, bo on bardzo chciał być takim moim mentorem, że ja jestem taką dziewczyneczką, blondyneczką, ja mnie po prostu nauczy życia, co z jednej strony było fajne, bo ja rzeczywiście byłam na początku drogi, bo potrzebowałam poprowadzenia. I zresztą do tej pory często jakby korzystam z tego, jak ktoś chce krytycznie spojrzeć na jakiś mój tekst, czy na jakąś moją pracę, dać mi jakieś uwagi, super, świetnie, ja to przyjmuję, no bo cały czas się uczę i rozwijam. No ale on się stawiał z taką alfę i omegę i ja gdzieś tam w pewnym momencie postawiłam granicę i kiedy postawiłam tą granicę, to mu się to bardzo nie spodobało i stwierdził, że jeżeli ja cokolwiek w życiu osiągnę, to tylko i wyłącznie swoją dupą. No nie rozmawiam z nim od tego momentu, jakby od momentu tej rozmowy, ale siedziało mi to w głowie i miałam czasem takie momenty, że może rzeczywiście jakby podważałam swoje kompetencje, gdzie niejednokrotnie, teraz szczególnie czasy są takie, że jakby rozmawia się z kimś telefonicznie, nie wszystko się załatwia face to face, trzeba do tego jakiejś inteligencji, zdolności, jakiegoś takiego też wyczucia emocjonalnego i jakby mi się to udaje i często też właśnie to sobie mnie nie widzą, więc nie oceniają mnie przez które strony wyglądam, a siedziało mi w głowie takie przekonanie, że może rzeczywiście ja nie zasługuję jakby na być postrzegana jako poważana dziennikarka, bo nie mam do tego odpowiedniego wyglądu. Ale skąd w ogóle wziął się pomysł i to jakieś rozgraniczenie, że jak ktoś jest ładny, to nie może być mądry, inteligentny? Jakby, nie wiem, jest ten stereotyp, no. I on jest po prostu straszny. Albo tak samo, jeżeli ktoś na przykład dba o swoje ciało, nie wiem, biega, chodzi na siłownię, jest wysportowany, jakby dużą wagę do tego przywiązuje, to jakby to też nie może być inteligentne, bo już się za bardzo skupia po prostu na wyglądzie. Gdzie to w ogóle są niezależne rzeczy i można, wydaje mi się, je łączyć dowolnie i są dowolne konfiguracje. I można być inteligentną, poważaną, doświadczoną dziennikarką i mieć słodkie selfie na Instagramie, bo ty wrzucasz sporo takich zdjęć swojej twarzy, czy różne robisz kolaże i jakby to w ogóle dla mnie to jest jakby oczywiste, że jakby jedno z drugim nie ma nic wspólnego, bo ktoś lubi sobie zrobić zdjęcie raz na jakiś czas i okej, okay. Ale też to swoimi zdjęciami, czasami też po prostu swoją buzię, a post jest
o czymś poważnym. To jest już taktyka, rozumiem. Tak, to jest trochę taktyka, ale też czasem nawet bez tych poważnych opisów wrzucam chociaż to bardziej Insta Stories, które są takie sensualne, bym powiedziała, czy jakieś takie, o których niektórzy by mogli powiedzieć, że nie przystoi. I robię to teraz nie zawsze, czasem po prostu jakby czuję się ładnie i stwierdzam, niech świat też popatrzy. A czasem to robię tak jakby intencjonalnie, z taką myślą, a macie. I jakby nie wiem, do kogo to do końca kieruję, bo jakby mam super odbiorców na Instagramie i to są fajne osoby, ale gdzieś w świat to tak kieruję, że macie, patrzcie, tutaj się prezentuję jako taka, nie wiem, trochę pusta, pokazuję swoją twarz, jakoś się wyginam, a jakbym nie potrafię nawet tego do końca nazwać słowami, ale jakbym robiła to trochę tak na przekór, że tyle lat jakby starano się mnie wsadzić w jakąś taką szufladkę i rolę, że ja muszę być albo taka, a jakby łączę w sobie, jak każdy człowiek, jakby łączę w sobie różne elementy, że czasem aż tak chcę, aż tak specjalnie trochę wbić taką szpilę, no właśnie mówię, sama do końca nie wiem w co, ale sprawia mi to jakąś taką satysfakcję, że ktoś z jednej strony patrzy na moje teksty, z drugiej strony widzi te Insta Stories i trochę mu się to rozjeżdża. Ale z drugiej strony właśnie przełamuje te schematy, że to można połączyć w jednej osobie po prostu. A czy dzisiaj na przykład zareagowałabyś inaczej na ten docinek o tej dupie? Byłabyś w stanie coś odpowiedzieć, odpyskować, powiedzieć jakby tak po prostu mocno zareagować? Mi się wydaje, że już wtedy dość powiedziałabym dojrzale, czy mocno zareagowałam, bo ja chyba pamiętam, że my chyba wtedy siedzieliśmy, nie wiem, na jakimś lunchu czy coś takiego. Ja po prostu wstałam i wyszłam. I jakby inaczej bym, myślę, zareagowała. Podejrzewam, że jakby podobnie wstałabym i wyszłam, bo o czym tu dyskutować, jak to jest taki poziom rozmowy. Więc myślę, że to było spoko, ale myślę, że teraz w tym momencie swojego życia już długo bym tak tego w sobie nie trawiła, a to mi naprawdę utkwiło po prostu w głowie, źle się z tym czułam po prostu. No myślę, że wiele z nas jakby, no niestety, jakby chociaż raz w życiu usłyszało jakby podobny tekst albo jakiś inny nawiązujący do wyglądu, czy że jest się, nie wiem, brzydką, czy że się zrobi karierę tylko przez łóżko, no nie wiem, już teraz wymyślam. I zastanawiam się po prostu, jak reagować, bo ja mam taką naturę, że uszy po sobie i po prostu udaję, że to nie do mnie. Ale odkryłam w sobie jakiś czas temu jakąś taką waleczną Joannę, która odpyskowuje, zaczęła odpyskowywać po prostu ludziom na docinki. Akurat tu nie chodziło zupełnie o wygląd, tylko o mojego psa. Ale zaczęłam mówić po prostu tak jak ktoś do mnie, tak jak do niego. Nawet na zasadzie, a co panu do tego? Jak się z tym czujesz, z tą zmianą? No muszę powiedzieć, że w ogóle bardzo dobrze. Jest to jakieś takie wyzwalające. Chyba się to zaczęło w październiku w ogóle na protestach, jak w ogóle pierwszy raz tak głośno gdzieś wykrzyczałam słowo wypierdalać. I było w tym coś takiego jednak uwalniającego bardzo. Uwalniającego chyba od tego stereotypu, że dziewczynce, potem dziewczynie, potem kobiecie, jakby nie wypada zareagować tak właśnie mocno, nawet trochę agresywnie, odpyskować, bo jednak, no tak jak przeklinanie pomaga gdzieś uwolnić emocje, tak, no daleka jestem do tego, żeby, nie wiem, naprawdę, nie wiem, krzyczeć na ludzi, czy coś mówić niemiłego, ale, no nie wiem, na przykład też reaguję, jak ktoś, widzę, że chce zostawić śmieci, to takim zaczepnym tonem po prostu mówię na przykład, no nie wstyd panu, no jak to? Nie, i nawet tyle, że po prostu jakoś ta reakcja bardzo mi dodaje jakiegoś takiego poczucia sprawczości, jednak i siły. I wydaje mi się, że po prostu gdyby, w sensie trochę żałuję, że
nie rozmawiałam na przykład o tym z moją mamą, jak byłam dzieckiem, i że moja mama czy mój tata nie powiedzieli mi, jak ktoś, nie wiem, strzeli ci ze stanika, albo pociągnie za włosy, albo coś do ciebie krzyknie, to możesz mu odpyskować, nie? Że jakby w ogóle... Też tego nie miałam w ogóle. Dopiero odkryłam to teraz, że jednak można odpyskować. Stawiać granice po prostu. Tak. Bo nas się tego, jak jesteśmy... No pewnie nie wszystkich, pewnie niektórzy mieli inaczej, ale podejrzewam, że znaczna większość dziewczynek szczególnie nie była tego uczona. Że jakby, no jak ci strzelę z ramionczka, to takie końskie zaloty, już nie przesadzaj. Tak. I jakby tak. To jest taki komunikat, tak naprawdę pod tym idzie, twoje granice nie są ważne. Tak, albo podwijanie sukienki czy spódnicy. Tak. To teraz mi się przypomniało. To są takie rzeczy, które ja gdzieś zapchnęłam w ogóle w niepamięć. Nie chcę tego pamiętać, wiesz? Tak sobie zdaję sprawę. Dopiero gdzieś wychodzą przypadkiem. Takie momenty po prostu ogromnego poczucia wstydu. W sytuacji, kiedy jakby ja się nie miałam czego wstydzić. Tylko ten chłopak, który to zrobił. Mhm. I to jest najgorsze chyba, że wiesz, że ten wstyd, on gdzieś tam jest, no nie wiem, nie miałam dawno takiej sytuacji, żeby ktoś mnie zawstydził z powodu tego, jak wyglądam, czy w co jestem ubrana, czy mojego ciała, ale no to gdzieś tam tkwi. Czy ty też masz takie rzeczy, że też masz takie wspomnienia właśnie, że ktoś cię zawstydził? Tak, tak, dużo mam takich wspomnień, to się myślę dalej co jakiś czas zdarza i też ja się cały czas uczę też stawiania tych granic i tego... No, żeby na przykład komuś powiedzieć, że mi się coś nie podoba, bo nie zawsze mi się to udaje i szczególnie jeżeli jest to jakaś taka sytuacja, kiedy ktoś jest w pozycji władzy, to znaczy ktoś jest na przykład, nie wiem, moim szefem, czy w ogóle jest to jakaś taka zależność pracowa, albo no po prostu jakaś taka pozycja, że ktoś jest trochę wyżej, ja jestem w jakiś sposób od tej osoby zależna, no bo jak to jest jakiś obcy na ulicy, to nie wiem, mogą mu nawet faka pokazać i sobie pójść dalej. Chociaż też nie zawsze warto, bo jeżeli to jest jakaś grupa, duża osób, a szczególnie jak są pijani czy cokolwiek, to myślę, że najlepiej po prostu jest to wtedy zlać, bo inaczej te osoby się mogą tylko nakręcić. No ale tak, miałam mnóstwo takich sytuacji, gdzie się czułam zawstydzana i to też zależy, jak to jest skonstruowane, że jakby ktoś przekracza nasze granice i to my się mamy wstydzić z tego powodu, że ktoś to robi, jakby w ogóle co za absurd. Jakby kultura zbudowana na absurdzie, jakieś te zasady społeczne i tak, i było mnóstwo właśnie jakieś strzelanie, jakieś klepanie po pupie też się zdarzało w szkole, tak, że koledzy tak na przerwie, a tak dla żartów, koleżanki tutaj, no właśnie takie końskie zaloty, jak to się nazywa. I to się mnóstwo razy jakby gdzieś tam mi w życiu zdarzało, mam wrażenie. Nawet takie, gdzie ja to zlewam, ale no ci przysłowiowi już trochę robotnicy na budowie, którzy i przychodzisz i niech wizdzą za tobą, to też wyzwala we mnie jakiś rodzaj wstydu. Mhm. Mhm. No i mi się wydaje, no właśnie zapomniałam, co chciałam powiedzieć, miałam taką myśl, ale że to mi się wydaje, że to jest trochę w ogóle jakimś takim rodzajem właśnie stawiania się w pozycji silniejszego. Nie wiem, nie jestem psychologiem ani socjologiem, socjolożką ani psycholożką, ale tak jakby miała strzelać, to musi to być jednak chyba coś związanego z jakimś takim poczuciem chwilowej chociaż władzy nad kim, że jesteś w stanie kogoś zawstydzić, trochę upokorzyć i że jest to w pewnym sensie jakieś takie przemocowe i że w sumie cała ta kultura, w której żyjemy, taka jest niestety. I że robotnicy na budowie, no nie wiem, ja na przykład na to już nie zwracam uwagi, natomiast czasami to aż sobie tak myślę, że może nie to, że chciałabym znowu być w takiej sytuacji, ale myślę sobie często po prostu nad takim scenariuszem, że gdyby
się coś takiego wydarzyło, że ktoś właśnie, nie wiem, jakoś mnie zaczepi albo się jakoś tam zachowa w stosunku do mnie, żeby mnie zawstydzić, to od razu myślę, co bym powiedziała i że nie, że tym razem bym jednak coś powiedziała, coś bym, jakoś bym zareagowała. Nawet to już mi pomaga po prostu. Mhm. Jakby samo wyobrażanie sobie tego, że mogłabym coś zrobić, zareagować, nie? Też tak mam, że sobie jakby wyobrażam i to rzeczywiście pomaga, bo na pewno kiedyś w wielu sytuacjach bym nie zareagowała, bo bym się bała po prostu, albo bym tak, że tak powiem, poszła za tłumem, bo ludzie tak mają, że nie reagują, po prostu nie mają wszczepionego takiego czegoś, żeby reagować. Ale ciekawe jest też to w tym kontekście, co mówisz o tej władzy, bo to rzeczywiście jest tak, że tak mi się wydaje, że to zawstydzanie służy do jakiegoś utrzymywania władzy albo jej zdobywania. I że często też kulturowo no, mężczyźni są wpychani w tą rolę władzy, więc jakby używają tego, bo są tak nauczeni tego mechanizmu i boją się dopiero jakby innych mężczyzn i wydaje mi się, że inny mężczyzna może postawić granicę, bo mówię o tym, bo to mi przypomina taką sytuację, jak jakiś czas temu, 2 miesiące temu szłam sobie wieczorem ulicą, gdzieś tutaj w centrum i szło jakichś takich 2 pijanych kolesi. No i jeden idzie koło mnie i po prostu coś tam do mnie zagaduje i ja do niego mówię, czy mógłbyś się odsunąć, przeszkadza mi, że do mnie mówisz i że tam, no jakieś to były takie zagadywania, no pijanego po prostu typa. I on w ogóle nie reagował, szedł i dalej do mnie coś gadał i obok mnie, naprawdę było takie niekomfortowe, przekraczał jakby tą granicę takiej bliskości, że to się stało nieprzyjemne. No i ja stwierdziłam, że sobie wyjmę telefon, włożę słuchawki, żeby go przynajmniej nie słyszeć. No, co jej będzie lazł, jakby trudno, może się w końcu odczepi. I wyjęłam ten telefon i on do tego swojego kolegi, który gdzieś tam kawałek dalej szedł, krzyknął, o nie, ona będzie dzwonić po chłopaka, to idziemy. Jakby wiesz, odebrali to od razu w ten sposób, że ja tutaj dzwonię w jakieś posiłki, ja chciałam tylko muzykę sobie puścić. No ale zadziałała na niego dopiero ta wizja, że tu jakiś inny mężczyzna zostanie postawiony naprzeciw. Tak, ale zobacz, że w sumie to dotyczy też na przykład chłopaków czy chłopców, którzy gdzieś tam są słabsi niż koledzy, nie wiem, interesują się czymś innym na przykład niż, nie wiem, no tam teraz już tak wymyślam, piłką nożną i grami i od razu też są, też bywa, że są gdzieś no tak pomiatani, że też ich się upokarza, że oni się stają jakąś ofiarą, po prostu ofiarami no, zwyczajnie przemocy rówieśników. Że tak, bo gdzieś... mówi im się, że się zachowują jak baba na przykład, tak, jakby to tak, była obelga. Tak, i że albo że chłopakom nie wypada płakać. I że myślę, że tak jak gdzieś my teraz kobiety zaczynamy płynąć na tej naprawdę, kurczę, wysokiej fali, to myślę, że jakby mężczyzn to dopiero czeka, nie? Dopiero czeka, bo myślę, że wielu z nich też sobie dopiero jakby uświadamia, że ta patriarchalna kultura bardzo ich krzywdzi. Tak. I na przykład to, że no właśnie, to, że nie mogą płakać. Dlaczego tylu mężczyzn, mimo że więcej kobiet choruje na depresję, to przynajmniej więcej jest zdiagnozowanych, to większy odsetek mężczyzn popełnia samobójstwo. No właśnie z tego względu, że oni nie idą po pomoc, bo im nie wypada przecież być słabymi. Jest strasznie krzywdzące to też dla mężczyzn, dla kultury, tak, w której myślę, żyjemy. Myślę, że wiele osób jakby, że jakby tutaj jeszcze są dużo braki, nie? Że jeszcze tu trzeba będzie bardzo dużo zrobić, żeby zdjąć też z nich w pewnym sensie właśnie to jarzmo patriarchatu, bo no wiele osób tak, patriarchat jest opresyjny dla kobiet, ale no, dla mężczyzn też. Jest dla wszystkich opresyjny, niestety. Jest to straszne naprawdę. A czy miałaś kiedyś taką sytuację, że ubrałaś się na przykład w krótką spódniczkę, odsłoniętą bluzkę i zdarzały się jakieś takie docinki shamingowe? Że nie wiem, że się po prostu... No nie chcę tutaj jakby cytować, bo to niczemu nie służy, ale chciałam zapytać po prostu... Że się proszę o coś. Że się o coś prosisz, że... Tak bezpośrednio chyba takich, że się o coś proszę, chyba nie, ale...
Też trochę to znowu jest temat, który jakoś się nawiązuje do trochę do ostatnich wydarzeń i tego wystąpienia Jany Szostak, której przyświtywały sutki w sukience i tutaj i z prawej i z lewej niestety podniosło się larum, jak ona może w ogóle, jakby nikt nie zwrócił uwagi na treść tego, co ona mówiła. I potem ona już z tego jakoś PR-owo korzystała. Bardzo słusznie myślę, że zresztą, żeby zwrócić uwagę na to, co się dzieje na Białorusi. Ale no właśnie, ale te sutki. Szłam sobie kiedyś ulicą i jakby wyszłam chyba do bankomatu wyszłam wypłacić pieniądze, bo tam mi było coś potrzebne. No i nie miałam stynika, to rzadko, bo coraz rzadziej go noszę przez pandemię, to już praktycznie w ogóle stwierdziłam, że po co mi to. No i siedzą coś kolesie na ławce i krzyczą, ale fajne sutki. Jakby pozwalają sobie tylko ze względu na to, że się w jakiś sposób ubrałam. I może to nie jest tak stricte shamingujące, że że właśnie... No ale tak, ale z drugiej strony jest w pewnym sensie, bo oni tak podejrzewam zakładają, że skoro tak się ubrałam, to ja się godzę na takie komentarze. No nie godzę się, jakby ubrałam się, bo się ubrałam i tyle. Jakby to nie jest zaproszeniem ani do żadnych komentarzy, ani do jakichś zachowań, aczkolwiek ta kultura takiego slut-shamingu i tego, że to jak coś nam się wydarzy, to jest nasza wina, albo że jeżeli mamy wielu partnerów, to jesteśmy jakieś puszczalskie, albo jeżeli w ogóle coś na takim tle seksualnym nam się zdarzyło, to albo to jest nasza wina, albo same chciałyśmy. Też się na mnie jakoś odbiła, w takim sensie, że kiedyś byłam z koleżanką w klubie, no i ktoś mi po prostu wrzucił tabletkę gwałtu. No ale na szczęście ta koleżanka jakby zareagowała, pojechała drugą taksówką za nami. Ja następnego dnia się po prostu czułam, miała najgorszego kaca na świecie. No ale moja pierwsza myśl to nie była taka, że ja jestem zła, że ktoś jakby się posunął do czegoś takiego i że chciał mi zrobić krzywdę. Tylko pierwsza myśl była taka, no mogłam lepiej pilnować drinka. No jakby moja wina. No rzeczywiście, no jakby to się wpisuje w to właśnie. No tak, to jest ta narracja, tak, załóż dłuższą spódnicę, weź klucza do ręki, jak będziesz wracała sama wieczorem, zadzwoń jak dojedziesz, czyli generalnie co zrobisz, żeby uniknąć gwałtu, zamiast mówienie nie wolno gwałcić, czy nie wolno molestować, nie? Ciągle jest jakby jak uniknąć czegoś, zamiast właśnie mówić krzywdzicielu, nie krzywdź. Ciągle jest ta narracja i mam nadzieję, że ona się kiedyś zmieni, bo to jest znowu dokładanie kolejnego obciążenia kobietom, no po prostu osobom, które doznają przemocy, że znowu to jest składane jakby na ich barki. I to znowu, jeżeli mówimy też o tym, w jaki sposób patriarchat dotyka mężczyzn, to ta narracja też dotyka mężczyzn, bo robi z nich po prostu jakieś zwierzęta, które się nie potrafią opanować. Jak zobaczą dziewczynę w krótkiej sukience, to po prostu mózg im się wyłącza. Jakby robienie z nich jakichś naprawdę takich potworów totalnych. Czy ty sobie na przykład powtarzasz, że jesteś wystarczająca? Powtarzam sobie, bo czasem mam takie momenty zwątpienia. Czasem są dni lepsze, czasem są dni gorsze, ale wydaje mi się, że to jest jednak jakaś tendencja wzrostowa. I jakkolwiek głupio by to nie zabrzmiało, to czasem warto naprawdę stanąć przed lustrem i sobie to powiedzieć, że się siebie kocha, że jakby, no właśnie, że jest się wystarczającym, jakby przypominać sobie takie rzeczy, no bo znów taki może trochę banał, ale jak same siebie nie pokochamy i nie polubimy, to nam trudno będzie też na innych takie emocje przeleć, więc warto gdzieś tam zacząć od siebie i się po prostu doceniać. Piękna puenta. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję Ci bardzo. Więc jeżeli chcecie sobie przeczytać wpisy Agnieszki Kaczorowskiej, to sobie przeczytajcie, ale myślę, że nie warto. Lepiej poczytać wpisy kobiet i osób, które mają ten ciało pozytywny, wystarczający przekaz. Bo wszyscy jesteśmy wystarczający, wszystkie jesteśmy wystarczające
I bardzo Wam dziękuję za słuchanie dzisiejszego odcinka. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia.